Miłe mi są wysiłki Twoje, duszo, która dążysz do doskonałości. Ale czemuś Cię widzę tak często smutną i przygnębioną? Powiedz mi, dziecię moje, co to ma znaczyć ten smutek i jaka jest jego przyczyna? Panie, przyczyną mojego smutku jest to, że pomimo moich szczerych postanowień wciąż upadam. I to w te same błędy. Rano postanawiam, a wieczorem widzę, jak daleko odeszłam od tych postanowień. Widzisz, dziecię moje, czym jesteś sama siebie. A przyczyną Twoich upadków jest to, że za wiele liczysz sama na siebie, a za mało się opierasz na mnie. Ale niech Cię to nie zasmuca tak nadmiernie. Masz do czynienia z Bogiem miłosierdzia. Nędza Twoja nie wyczerpie Go. Przecież nie określiłem liczby przebaczenia. Tak, wiem to wszystko, ale pokusy wielkie napadają na mnie i różne wątpliwości budzą się we mnie, a przy tym wszystko mnie drażni i zniechęca. Dziecię moje, wiedz, że największą przeszkodą do świętości jest zniechęcenie i nieuzasadniony niepokój. On odbiera Ci możliwość ćwiczenia się w cnocie. Wszystkie razem pokusy nie powinny Ci ani na chwilę zamącić spokoju wewnętrznego, a drażliwość i zniechęcenie to owoc Twojej miłości własnej. Nie trzeba Ci się zniechęcać, ale starać się o to, aby na miejscu Twojej miłości własnej mogła zakrólować miłość moja, a więc ufności, dziecię moje. Nie powinnaś się zniechęcać, przychodzić do mnie po przebaczenie, jeżeli ja zawsze jestem gotów Ci przebaczyć. Ile razy mnie o to prosisz, tyle razy wysławiasz miłosierdzie moje. Ja poznaję, co doskonalsze i co Ci się lepiej podoba, ale mam takie wielkie przeszkody, aby wypełnić to, co poznaję. Dziecię moje, życie na ziemi jest walką i to wielką walką o królestwo moje. Ale nie lękaj się, bo nie jesteś sama. Ja Cię wspieram zawsze, a więc oprzyj się o ramię moje i walcz, nie lękając się niczego. Weź naczynie ufności i czerp ze zdroju żywota nie tylko dla siebie, ale i pomyśl o innych duszach, a szczególnie o tych, którzy nie dowierzają mojej dobroci. O Panie, czuję, że się napełnia moje serce Twoją miłością, że promienie Twojego miłosierdzia i miłości przeniknęły moją duszę. Oto idę, Panie, na Twoje wezwanie. Oto idę na podbój dusz, wsparta Twą łaską. Jestem gotowa i za Tobą. Panie, nie tylko na tabor, ale i na Kalwarię. Pragnę sprowadzać duszę do źródła miłosierdzia Twojego, aby na wszystkich duszach odbił się blask Twoich promieni miłosierdzia, aby dom Ojca naszego był napełnion. A kiedy nieprzyjaciel zacznie pociski rzucać przeciw mnie, w ten czas jak tarczą zasłonię się miłosierdziem Twoim.